Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj pokażę Wam coś takiego. Nowy nabytek. Com ja sobie to kupił znowu? Kupiłem sobie kosiarkę bijakową. Myślę, że maszyna mi się przyda. No, zapłaciłem za to trochę. Nie ukrywajmy, szukałem używanej, ale nie mogłem nigdzie namierzyć żadnej używanej w rozsądnych pieniądzach. Więc kupiłem nową, taką jak tutaj widzicie. Czy zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle, nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć. Będziemy testować, jest to nowa maszyna, Nuvencia, jeszcze nie śmigana. Będzie to pracować z 30. Co za szerokość kupiłem? Kupiłem maszynę o oznaczeniach EFG135. Jest to maszyna na młotkach. Jak widzicie, na młotkach. Nie jest to maszyna na tych nożach X-ach firmy, która mi to przywiozła, na której to kupiłem. Tu widzicie naklejkę. Ogólnie sklep polecam, powiem Wam, że profesjonalna obsługa. Zaraz przed wysłaniem towaru zadzwoniono do mnie, poinformowano mnie, że wyjeżdża do mnie pan z maszyną. Jak i sam kierowca potem dzwonił, że będzie mniej więcej o tej godzinie. Co więcej mogę powiedzieć? Na internecie jest tyle sprzecznych informacji, tyle znawców, że no niestety jakby ktoś szukał takiej maszyny, kosiarki bijakowej, to sam zgłupieje tak jak ja. Szukałem ogólnie, jaka była odpowiednia szerokość do mojego traktora. No, ja tam nie będę jakoś tam zarobkowo sięg, ani nic w tym stylu. Bardziej tak dla siebie. I chciałbym tak, żeby traktor mi się nie wiadomo jak nie męczył, nie wiadomo jak, bo na pewno się 30 będzie coś tam męczyć z tą maszyną, ale żeby się tak nie wiadomo jak nie męczyć, no i żeby to jakoś mielało to wszystko, tą trawę, bo zwierzyny nie mam. Jest tylko bydło dziobate. Wiadomo ten tekst skąd jest. Więc tam siana tak za bardzo dużo nie potrzebuje, ewentualnie rotacyjno to się najmie, nie? Ale mam też tam troszeczkę takich nieużytków do koszenia, tor motocrossowy, trzeba tam skosić to wszystko, żeby było widać, jak to tam można wszystko pociągnąć. Tak, dobrze słyszycie, będziemy ruszać z torem. Pierwszy oczywiście skoszę, zmielam, zobaczymy jak to tam będzie wyglądać. Potem walniemy ewentualnie bronami jakoś. Tylko nie tymi, co tu mam, tylko zrobię sobie takie brony troszeczkę węższe, bo mam takie konne brony. Zrobimy na szerokość toru i będę sobie jeździł i jakoś to tam podrównamy. Jakoś się to uda, no. Jeden z widzów wyszedł z inicjatywą, że sprzeda mi kosiarkę, znaczy glebogryzałkę, no ale rozmyślił się. No i na razie nie ma nic w takich dobrych pieniądzach. Czemu decyzja padła na tą szerokość akurat? 135. Nie, że jestem pewny, że to będzie dawać. Zaraz zobaczycie, co ja będę mielał tym. Dość dużo trawę będę mielał. No, nieużytki, no tak naprawdę. Dość wysokie nieużytki będą mielane. To będą stare, będą takie drzewka, harabuździe. No i mam nadzieję, że ten traktor sobie z tym da radę, nie? Dlaczego taka szerokość? Dużo osób pisało, że 175, 155, że taka szerokość do 30. No według mnie, jak tak oglądałem te filmiki na YouTube, chociaż też ich nie jest za dużo, dlatego też chcę, właśnie nagrywam. Teoretycznie miałem to nie nagrywać, bo kanał nie jest związany za bardzo z tym, chociaż też myślę zmienić tematykę kanału, ale to jeszcze pomyślę, tak żeby ogólnie jakieś takie z mojego życia zrobić ten kanał YouTube, a nie tylko z pitów, bo z pitów jest naprawdę ostatnio mało, bo nie ma czasu. Robię bardzo dużo rzeczy, ale nie związanych z tematyką, a tak to byście mieli o wiele częściej filmy przez to. Dobra, bo się zaczynam gubić w tym, co mówię. Dlaczego taka szerokość? No jak mówiłem, dużo osób ogólnie właśnie polecało te szersze 175, 155, takie szerokości, ale no ja tak właśnie jak mówiłem, że z tego co oglądałem na YouTube jest, no może na mniejszej trawie daje radę, nie? Na mniejszej trawie, a na większej
tak widać, że ten traktor zwalnia już to nie ma tych obrotów, nie? Nie kręci się to tak już szybko i według mnie przynajmniej może to przymulać troszeczkę 30. A to pasuje właśnie w tej maszynie, chodzi o to, żeby to właśnie ładnie mielało wszystko, tą trawę. Sugerowałem się komentarzami osób, które wypisywały pod tamtymi filmikami. No i nie pod jednym filmikiem zauważyłem, że pisali ludzie, że maksymalnie do 30 to 125, nie? Na tą moc silnika. O szerokość cały czas mówię, roboczą. 125, bo to ma szerokość większą. 135, to co tu jest na karteczce napisane, to jest szerokość tylko pracy. Ogólnie na jaką szerokość pracuje? No, tu trzeba doliczyć jeszcze to dziadostwo, no to jest deczko szersze, nie? No i chciałem tak właśnie wpaść na coś takiego pośredniego. Nie chciałem tam właśnie 145 za bardzo brać, bo nie byłem pewny, bo to już jest na moją kieszeń bardzo dużo pieniędzy i nie chciałem za bardzo przesadzać, nie? No, nie chciałem przesadzać, dlatego wpadła właśnie moja decyzja na 135. Będę troszeczkę dłużej tą maszyną robił, minimalnie dużo, naprawdę między 135 a 145 to 10 cm. 10 cm tyle. No to jest jeden rząd tych bijaków teoretycznie, nie? Jeden rząd bijaków, więc mi się wydaje, że nie będę zbytnio stratny. Zobaczymy, jak to będzie ogólnie robić. No to zobaczycie, czy będziecie mogli polować na tą szersze, na tę szerszą maszynę 145, czy tak jak ja na przykład wziąć do swojej 30 135 i czy to będzie odpowiednio mielać. Z maszyną co dostajemy? Z maszyną dostajemy instrukcję oczywiście obsługi. Instrukcję obsługi, no fakturę chyba, nie wiem, jakieś tam papierologia jest. I trzy bijaki zapasowe. Trzy takie bijaki, nie wiem jakie to są szerokości, nie znam się w ogóle, tak wam powiem. A czemu bijaki, a nie noże, te X-y? Bo ta maszyna na nożach X-ach była coś tam delikatnie tańsza. Czemu nie noże? Ze względu takiego, że właśnie będę ciachał takie różne nieużytki. Te haszcze, nie haszcze, jakieś kurde dzikie węże. I dlatego jest to. I mam dużo kretówek na polu, które na pewno tym dziadostwem wyrównam. Jak pieprznie parę razy bijak, no to rozbiję tą kretówkę i powinien to wyrównać wszystko. Właśnie też dlatego jest to. I rotacyjną nie mogę tam wpaść. Tak to bym kupił rotacyjną, jakąś używaną, bo jest trochę tego na internecie. I o połowę taniej. O połowę taniej bym kupił. O połowę taniej bym kupił rotacyjną. Dobra. Nie przedłużajmy, bo już jest 10 minut, jak patrzę na filmiku. Obsługa zerowa, już tutaj widzę, że wszędzie jest ponabijany ten smar, więc nie będę dobijał więcej. Paska też raczej nie będę sprawdzał, bo pewnie wszystko jest ustawione, ok. Oleje pewnie przekładni też, mam nadzieję przynajmniej. No nie mam i tak na razie za bardzo tawotnicy, żeby tutaj podobijać więcej tego smaru. Pod spodem też tak patrzyłem z grubsza, ale wszystko widzę, że jest podokręcane śrubeczki, teoretycznie nie powinienem żadnego bijaka stracić. Mam nadzieję, że ten wał odpowiednio jest wyważony. Tyle. Jak tu widzę, to jest ustawione na najwyższą, na najwyżej. No, spróbujemy tak na razie pokozić. Dobra, ja nie przedłużam, zmieniam kamerkę i jedziemy na pole testować. Czy to w ogóle cokolwiek będzie robić? Czy wydałem pieniądze na marne? Dobra. Widzimy się za chwileczkę na polu. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Kosiarka już cała upierdzielona. Kurde, tylko dojechał. Wał założony. Zabezpieczony, żeby się nie obracało. Łańcuszkiem. No cóż, no, trzeba próbować. Czekaj, odciągam jeszcze. Reguluję. Pociągniemy ją najbardziej tam, z tamtej strony, żeby tak wystawało troszeczkę. Uwalone, mogę rękawiczki sobie wziąć.
Jest tu, widzę, że jakaś regulacja jest przy tym. Kurde. Ogólnie takie tulejeczki, nie tulejeczki i można to przestawić o jedno w bok. To wtedy kosiarka się przesunie bardziej w tamtą stronę. Ale to mi się wydaje, że to jest na mniejsze traktorki jakieś. Minus 30 jest taki, że jest ten zaczep. Jest zaczep do tego i nie mogę dźwignąć tego nie wiadomo jak wysoko, bo się uszkodzi się wał. To jest właśnie minus. Dobra. To jeszcze naciągniemy. Żeby było w miarę sztywno. Zaraz opuścimy i zobaczymy. Jest jakaś pływająca fasolka. Nie znam się na tym, tak wam powiem szczerze. Nie umiem robić, ale się nauczę. Dobra, palmy maszynę. Plus. Jak to tu wygląda? To ma być luźno chyba, tak mi się wydaje. No nie, w miarę luźno. Dobra. Podniesiemy. Pełno ślimaków, nie wiem czemu. Dobra, sprzęgło. Wałek. Coś się obraca. Damy. Damy. Trójeczkę terenową. Nie opuszczamy. Zobaczymy, co się będzie działo.
Właśnie jest za wysoko i nie dokasza trawy. No właśnie widzę. Że... Bo jest trawa, jest wiesz. Ta stara to jest trawa jest, ale... A nie rady niżej? O, zapycha się to trochę. Tam da się, tylko że nie mam kluczy, nie wziąłem. Nie wiedziałem jak to będzie. A tu napchało ci ziemię. Co? Z tej strony napchało ziemię. A to jest. Bo to jest stara trawa. Jak jest stara trawa, to głębiej inaczej, jak się za kolejną. Nie, za wysoko jest, to powinno być o wiele niżej. Nie, niżej, powinno to ciąć, chyba to oszczy się do noża. Nie, to nie oszczy się. To kosi, tylko że o to chodzi, że za wysoko jest. A to i tak jest pierwsza próba, no to... Ajajaj, sprzęgło mam słabe. Zauważyłem, bo przydusiłem raz. Sprzęgło te odwałka. I zapycha mi się, kurde, bo za mokro jest chyba. A mi się wydaje, że jest trochę za mokro na takie koszenie, widzicie? Będę musiał opuścić trochę, bo... I to się zapycha, kurde, to mnie trochę tak wkurza. Ubiło się tutaj pod spodem, kurde, strasznie. No, widzicie? Mam taką jeszcze jedną łąkę, tam przetestuję. Bo tu jest trochę za duża trawa. Za duża trawa i za... za... Jakby to powiedzieć, za wysoko jest. Bo po prostu jest tak, że położy się ta trawa duża, nie? O, tak jak tutaj. Tak jak tutaj się położy. W pewnym momencie ją utnie, wciągnie, utnie. No i nie zmiela ją tak ładnie. I z tego co widzę, na taką wysoką trawę, no to... na taką wysoką trawę to niestety, ale... Trzeba obniżyć. Ja tu mam na chyba 3 ząbki. Regulacji, chyba 3 śrubki albo 4 są regulacji. Będę musiał to odkręcić i kurde, pierdzielone komary, odkręcić i ustawić to tutaj na niżej, no nie całkowicie na sam dół, ale niżej, żeby mi to mielało, kurde, i wypluwało zmielane, bo tak to się to wszystko nawija tutaj na ten wałek, jak widzicie. Nie jestem zadowolony. Jeszcze przypaliłem trochę sprzęgło, kurde, dobrze, że zauważyłem w czas. Poczułem, że coś jest nie tak. I na szczęście wysprzęgliłem na szybko i tylko lekki dymek poszedł. Nie spaliłem całkowicie sprzęgła. Bo byłyby jaja, kurde. No ale tam też sprzęgło, to ja wiedziałem o tym, że jest trochę słabe. No, jak widzicie. Tylko, że ta trawa jest naprawdę popiero niewysoka. Ma 1,80 m. 1,80 m ma gdzieś tak, gdzie niegdzie, tu jest niższa. Miejsce jest niższa. Kurde, mi oblazły jakieś muchaki. No. I tutaj było mokro w tym miejscu. Strasznie mokro naprawdę. Widać, nie podocinało. Nie podocinało tylko i wyłącznie dlatego, bo się zapychała ta. Najlepsza by była na taką wysoką trawę. Zobaczcie, co tam dalej. Co tam przede mną, co mnie czeka. Tak, po troszeczkę będę kosił. Po troszeczkę i skoszę to wszystko. Tutaj wszystko jest... Ogólnie nie teraz, żeby się położyło, tylko to wszystko tu jest położone. O. Stara trawa sprzed wieków. Mi się wydaje, że to muszę obniżyć całkowicie nisko i spróbować tak. Bo tak to nie będzie nic z tego. Tutaj była taka wydma i zmielało aż trawę. Ale patrzcie, no, widzisz, tu jest takie położone sprzed wieków. To trzeba wszystko zmielać. Choćby nawet jak na raz nie podocina mi troszeczkę, no tam płakał nie będę, to następnym razem na jesień przejadę i zmielam to wszystko. Ale powiem wam, przejechałem tam i z powrotem, nie wiem ile mi zajęło. Tylko że na jedynce to jechałem, terenowej, nie? No na jedynce jechałem, bo on niestety na dwójce nie docina tak dobrze. Nie, no nie miela, bo się zawija. Właśnie chciałem za szybko. Na dwójce za szybko i właśnie dlatego mi nawinęło, mi nie zuciechało. Tylko właśnie było, to jest to, że co mówiłem wam, że położyła się trawa, nagle ją poucinało dopiero i ponawijała się na nawałek, nie zdążyło jej odrzucić. I już kolejna. I przez to mi się zalepiło to całe. No ale podniosłem luz, cała peta i odrzuciło wszystko, nie? Ale tu jest trawa, no 1,80 m. 1,70 m, 1,80 m, no 60-80 gdzieś tak, tu już jest wyższa. No 1,80 m gdzieś, nawet wyższa ode mnie troszeczkę, mam 1,80 m. No. To wszystko trzeba zmielać, pieron. No. Tak się właśnie sprawy mają. Nie, raczej powiem wam, tutaj już nie będę jechał jeszcze raz.
nieopłacalne. Szkoda marnować, męczyć traktor tą trawą. Tu jakieś gałązki widzę, że są, ale to może to zmiela uda się. To wszystko zeschnięte to. No takie rozwalające się to zmiela to wszystko. Tam mi się wydaje. Na 30, no to z tym był problem. Tak przewrzuciło. Ale co rzucę na bok. No dobra, jadę. Jadę w inną miejscówkę, tam gdzie mam taką niższą trawę, taką sztywniejszą. Tam przejadę na tej wysokości dłużej, bo tam są znowu takie darnie. No i tam spróbuję to zmielać. I suszę je, suchsza trawa. Ewentualnie spróbuję tam, jak to tam będzie szło. I ewentualnie obniżymy tutaj na tej wysokości i może tu jeszcze dzisiaj przejadę. Zobaczę, jak będzie mi się chciało. Może tu jeszcze dzisiaj przejadę, to przetestujemy. Zobaczycie na tym filmiku. Więc widzimy się za chwileczkę.